Kilkaset kilometrów dróg pozostaje w zarządzaniu Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Drogi powiatowe są niezwykle ważne w systemie komunikacyjnym zarówno dla mieszkańców gmin, ale także częstochowian. Przykładem takiej inwestycji może być droga w gminie Starsza, która umożliwia dojazd do Częstochowy. To działanie nie byłoby możliwe, gdyby nie pozyskiwanie środków zewnętrznych. Co roku udaje nam się pozyskiwać spore środki. No, trzeba też dobrze napisać wniosek, dobrze go uargumentować. W tym roku pozyskaliśmy prawie 28 milionów właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę trzech dróg w partnerstwie z 6 gminami. Przypomnę tylko, że to jest gmina Poczesna, gmina Rędziny, gmina Mstów, gmina Mykanów, gmina Kruszyna i gmina Kłomnice. Plan remontów ma być nadal kontynuowany z udziałem środków własnych i zewnętrznych. Jak jednak, dodają urzędnicy, rodzi się pewien niepokój, czy po decyzjach związanych ze zmianami w ordynacji podatkowej nie spadną wpływy do budżetu starostwa, a tym samym nie trzeba będzie rezygnować z inwestycji. Kolejny problem to coraz większe natężenie ruchu na drodze krajowej nr 91, drogach powiatowych, jakie spowodowała przebudowa DK1. Jak mówią samorządowcy, mimo wielu apeli i konkretnych propozycji, na razie trudno liczyć na poprawę sytuacji. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, że minister nie planuje tego typu funduszu. Może on dotyczyłby tylko tej naszej części, gdzie autostrada nowo budowana jest po starym śladzie i tak naprawdę no, trzeba się gdzieś rozjechać na boki, no, żeby do celu w jakimś możliwie najkrótszym czasie dojechać. Mieliśmy różne spotkania. Policja też nie jest w stanie zapanować nad tym tonarzem, bo okazuje się, że jakby na jakiejś wąskiej drodze gminnej zatrzymano potężnego tira jednego, drugiego, to tam ruch by w ogóle stanął. No, nie wiem, czy nam przykro z tego powodu. Uznaliśmy, że będziemy dalej pisać. Tym razem napiszemy do premiera, napiszemy do prezydenta, żeby ktoś chciał taki problem zauważyć. Jedyna autostrada w Polsce budowana po starym śladzie, co bardzo utrudnia poruszanie się. Za 2-3 lata pewnie te drogi będą w takim stanie, że czy ktoś chce, czy nie chce, będzie się musiał nad nimi pochylić, bo my ze swoich funduszy gminnych czy powiatowych na pewno nie będziemy w stanie tych dróg odbudować.